To jest bardzo dobry dzień. To będzie bardzo dobry dzień, ponieważ to jest najlepszy dzień Twojego życia. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy to będzie najlepszy dzień Twojego życia? To oczywiście zależy tylko od Ciebie. I to zależy od tego, na czym będziesz się skupiać. Ponieważ najczęściej my skupiamy swoje myśli na tych wszystkich negatywnych rzeczach. Jeżeli okazuje się, że wychodzi nam wszystko i jesteśmy pochwaleni przez 100 osób dziennie, jedna osoba wyjdzie w naszym kontakcie z nami niezadowolona, to co będę rozpamiętywała przez cały wieczór? Tę jedną niezadowoloną osobę. Podobnie w pracy. Jeżeli w mojej pracy wszystkie zadania wykonam super, doskonale i jedną rzecz spieprzę, nie uda mi się, to co nockę mam z głowy, ponieważ będę tylko i wyłącznie myślała o tym, co mi nie wyszło. I to jest tak, że wyobraźcie sobie ogród i w tym ogrodzie my skupiamy się tylko i wyłącznie na chwastach. Jak się skupiamy na tych chwastach, to czym więcej je wyrywamy, tym one więcej nam rosną. Jest na to metoda. Zamiast skupiać się na wyrywaniu tych chwastów, możemy skupić się na sadzeniu nowych kwiatów. Jeżeli my będziemy sadzić tak mnóstwo kwiatów nowych w tym ogrodzie, to te nowe kwiaty przydłużą te chwasty i tych chwastów w ogóle być może nie będzie widać. Zatem nie skupiamy myśli na chwastach, ale skupiamy nasze myśli na pięknych nowych kwiatach. Pewien lekarz psychiatrii osiągnął wspaniałe sukcesy w leczeniu pacjentów z schizofrenią. I wszyscy mu się pytali, no jak ty do tego doszedłeś, że ty masz takie sukcesy? A on mówi, to bardzo proste. Ponieważ ja nie skupiam się na ich chorobie, tylko skupiam się na tym, co mają zdrowego. Czyli skupiam się na tych elementach ich osobowości, ich życia, które są piękne, które dają im energię i które można rozwijać. I zauważ, jakie to jest piękne. Nie skupiać się na chorobie, ale skupiać się na zdrowiu. Nie skupiać się na negatywnych emocjach, a skupiać się na pozytywach. Nie skupiać się na tym, co mi nie wyszło, ale nad tym, czym się mogę pochwalić. Pielęgnujcie swoje kwiaty, sadźcie swoje kwiaty i nie myślcie w ogóle o chwastach. One same znikną. Miłego dnia życzę.